Cześć, tu ja nas bardziej lubię książki niż ludzi i zapraszam Was na podsumowanie sierpnia. To zawsze u mnie jest ciekawy miesiąc, dlatego że dwa tygodnie pierwsze spędzam na pakowaniu paczek z kosmicznego lipca, dwa ostatnie spędzam na wsi u siebie na urlopie, nic nie robiąc, dużo leżąc i dużo czytając, chociaż w tym roku z tym czytaniem wyszło tak sobie, ale za to ułożyłam w ciągu 10 dni 11 pudełek puzzli. Ale były to głównie 500, więc jakby na luzie. Jeżeli chodzi o książki, to jak zawsze myślałam, że wcale tak dużo tych książek nie było przeczytanych, ale jednak trochę się nazbierało. Proporcje pomiędzy powieściami a reportażem są w miarę wyrównane, bo oczywiście wpadło jeszcze kilka rzeczy na legi i w audiobookach, także zaraz wam o wszystkim opowiem. Najpierw powieści. Zacznę od tej, która zbudziła najmniej entuzjazmu marzenie panny Benson. Wydawało mi się, że to będzie książka porywająca, bo historia jest naprawdę bardzo fajna, pewna panna Benson, która zakochuje się w złotym chrząszczu, będąc małą dziewczynką, będąc już w wieku średnim, porzuca pracę nauczycielki i wyrusza na wyprawę, żeby tego chrząszcza odnaleźć. Czytało się to w sumie tak sobie, nie wiem dlaczego, ale trochę mnie wynudziła ta książka, więc tak, no nie ma miłości między nami. Dalej mamy książkę Tylko przetrwaj no, zrobiłam dla niej super trailer na Instagramie, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie. Jak książki Seigera bardzo lubię, ta też jest bardzo dobrym thrillerem, na początku jest dosyć mroczno i klaustrofobicznie, dlatego, że mamy główną bohaterkę, która wsiada do samochodu, obcy ku chłopaka i w zasadzie na początku orientuje się, że być może jest on seryjnym mordercą, więc zapowiada się całkiem ciekawie. Jedyne, co mnie rozczarowało, to trochę końcówka, dlatego, że dla mnie to trochę wyglądało tak, jakby autor co 5 sekund wpadał na inne rozwiązanie sytuacji, a w końcu stwierdził, że, a dobra, chrzanić to, umieszczę wszystko. No trochę mnie to tak zbiło z stropu, ale jeżeli chodzi o takie całościowe ujęcie, to naprawdę warto przeczytać. I teraz słuchajcie, mam trzy książki, które są absolutnie sztosowe. Przede wszystkim przeczytałam sobie Dwa słowa z dwóch sióstr. Ja nieopatrznie odłożyłam tę książkę gdzieś tam na regał, kiedy przyszła, no ale teraz postanowiłam zacząć wyczytywać te książki z regału i padło na Dwa słowa. Napisała Anna Taraska, ilustrowała Dominika Czerniak-Chojnacka i to jest przepiękna. Słuchajcie, historia wymyślona genialnie, bo jest o Bogu i człowieku w dwóch słowach ze słownika. Które wybierają się razem na wycieczkę po słowniku i spotykają różne słowa, różne postaci w tym słowniku. Gra słów w tej książce jest obłędne obłędna to jest w ogóle historia. Zilustrowana też jest przepięknie, nie wiem czy tutaj zobaczycie, ale może coś zobaczycie. Jest też bardzo inspirująca, dlatego że od razu mam ochotę coś narysować na jakiejś starej książce albo powycinać. Więc jeżeli kochacie książki o książkach to to jest Wasza lektura obowiązkowa. Dalej mamy książkę Antoniego Doera, Miasto w chmurach. To jest książka, która zdecydowanie będzie na liście najlepszych książek z tego roku i to jest też książka, którą zawsze będę wymieniać jako ukochane książki chyba w życiu. Przede wszystkim jest dedykowana bibliotekarzom. Dla bibliotekarzy w przyszłości teraz i w latach, które nadejdą to jest książka o książkach. Jest Przepiękna, naprawdę. Ona nie jest łatwa, wcale nie jest łatwa, dlatego że mamy piątkę bohaterów, każdy żyje w innych czasach, każdy żyje w innym miejscu. I zanim sobie poskładamy te wszystkie historie w jedno, bo jest jedna rzecz, jest taki pewien starożytny manuskrypt, który łączy te wszystkie postacie. Więc zanim sobie to wszystko poskładamy, jest dosyć ciężko się w tym wszystkim połapać, bo mamy starożytność, mamy kosmiczny motyw, mamy współczesność. Więc nie jest to łatwe, ale jeżeli w końcu to zrobicie, jeżeli przyjdzie ten moment, że te wszystkie elementy skoczą na swoje miejsce, to gwarantuję wam, że pokochacie tę książkę. To jest naprawdę Piękna, absolutnie piękna powieść. I jeszcze mamy książkę. Katriony Ward z To jest książka, w której też się zakochałam, dlatego, że przede wszystkim ona mnie bardzo zaskoczyła. Ja się spodziewałam takiego, wiecie, mrocznego thrillera o dziecku, które ma zaprzyjaźnionego przyjaciela, no i jakby wokół tego się wszystko będzie rozgrywało. Raczej spodziewałam się opowieści o duchach, dostałam zupełnie coś innego, ale to też jest taka książka, o której ja za wiele nie mogę wam powiedzieć, dlatego, że wszystko może być spoilerem. Natomiast niech najlepszą rekomendacją będzie to, że ja po prostu nie spałam przez praktycznie całą noc, siedziałam do rana, żeby ją skończyć. Rzadko mi się zdarza taka radość z momentu w książce, kiedy nareszcie wszystkie elementy wskakują na swoje miejsce i to był taki moment, gdzie zrobiłam wow, musiałam ją odłożyć na chwilę i poczułam taki, wiecie, czysty zachwyt nad autorką, że w ogóle stara dobrze to wymyśliłaś. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo znakomita powieść. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o powieści, chociaż później będzie jeszcze też parę fajnych książek na Legimi i w audiobookach. Natomiast, jeżeli chodzi o reportaże, to Najwcześniej przeczytałam Autostradę West. Na układce przeczytamy, że to jest prawdziwa historia rasizmu, obojętności i szukania sprawiedliwości dla zaginionych i zamordowanych kobiet i dziewcząt z rdzennych społeczności. To jest bardzo ważny reportaż. Jest o Kanadzie i o takiej pewnej autostradzie, gdzie giną rdzenne kobiety i w zasadzie mało kogo to interesuje. Dobry reportaż, mocny reportaż, ale nie do końca mi dobrze się go czytało. Jak możecie zobaczyć, ten tekst jest dosyć nabity więc ja się trochę męczyłam z nim natomiast sam temat jest naprawdę bardzo ciekawy i też warto go poznać w najzwyczajniej w świecie było też nowe zrozum, ja o nim nie będę mówiła dużo, dlatego że jest film na YouTubie o nim wyobraź to sobie, psychologiczna opowieść o bujaniu w obłokach, nie będzie to moje ulubione zrozum, dlatego że tam jest bardzo dużo przytoczonych badań naukowych, a trochę mniej ciekawostek, wydaje mi się, że można to było napisać ciekawiej, natomiast mimo wszystko jak zawsze zrozum bardzo polecam bo te książki nas rozwijają, jedne podobają mi się mniej, drugie bardziej Natomiast z każdej wyciągam jakieś fajne informacje dla siebie, i z każdej dowiaduję się nowych rzeczy, więc jakby ich funkcja jest spełniona jak najbardziej. Dalej przeczytałam też bardzo ciekawą książkę Ile kosztuje żona? Mroczne sekrety rynku małżeńskiego Jeżeli ktoś nigdy nie czytał o kobietach na świecie I o ich sytuacji, to będzie tą książką po prostu zmieściony z planszy Dlatego, że autorka pisze na przykład o tym, co się dzieje z wdowami w Indiach Pisze o katalogach żon, pisze o cenie dziewictwa Pisze o targu żon w Rumunii Pisze o ludziach, którzy żyją z plastikowymi lalkami O wielu, wielu innych bardzo... Dziwnych albo przykrych rzeczach dla kobiet, dowiedziałam się z niej naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy. Natomiast mam troszeczkę wątpliwości do stylu pisania. Autorki, nie wiem, czy to nie jest jej pierwsza książka, jeżeli tak, to wierzę, że każda następna będzie lepsza. Ja na przykład lubię bardzo reportaże, gdzie autor jest bardzo rzetelny i obiektywny i też szanuje swojego bohatera niezależnie od tego, kim on jest. Uważam, że to jest taki naprawdę szczyt. Rzetelności dziennikarskiej. Natomiast tutaj były takie fragmenty, kiedy miałam wątpliwości co do rzetelności i obiektywności autorki, więc jakieś tam swoje ale mam, ale bardzo gorąco polecam, bo no naprawdę czytamy o rzeczach, które się nie mieszczą w głowie i przy których wielokrotnie myślałam sobie, że jak to jest możliwe w XXI wieku? Bardzo szokująca jest to lektura. Mam jeszcze taką książkę, której teraz nie czytałam, ale czytałam ją wcześniej i bardzo bym chciała Wam ją polecić. To jest książka Marty Sapały Mniej, intymny portret zakupowy Polaków. To jest w ogóle doskonały pomysł, dlatego że to jest taki trochę eksperyment społeczny, bo jest kilka gospodarstw, czy nawet kilkanaście gospodarstw domowych, które mają za zadanie przez rok czasu kupowania tylko rzeczy niezbędnych. I teraz możecie sobie, niech każdy z Was pomyśli sobie o tym, co jest dla niego niezbędne. I to jest totalnie szokujące, jak bardzo te rzeczy różnią się w zależności od osoby, która ma wybrać. Bardzo, bardzo ciekawa książka, która daje dużo do myślenia, otwiera oczy i też można się z niej wiele, wiele nauczyć. Więc, jeżeli macie ochotę, to naprawdę bardzo polecam. I też jest nowa książka z mojej ukochanej serii historycznej, Jak Przeżyć Wy. I tym razem mamy starożytną Grecję. Jak wiecie, ja jestem fanką tej serii, mówiłam o niej w poprzednim podsumowaniu, bo był Rzym. Doskonały sposób na to, żeby zapoznać dzieciaki, ale też siebie z historią starożytną, ale w ogóle z historią i pokazać, że historia jest naprawdę ciekawa, że ludzie, którzy żyli kiedyś, byli takimi samymi ludźmi, jak my dzisiaj, i że też robili różne dziwne, śmieszne rzeczy. I na przykład z tej książki dowiemy się, jak pozbywać się nieczystości w starożytnej Grecji, albo na przykład dokąd chodzić na zakupy, albo co robić, gdy nie ma się dzieci, albo jak to jest być biednym, albo jak radzić sobie ze śmiercią, jak się relaksować i wiele, wiele innych rzeczy. I te książki są też prześmieszne, a to najlepszy sposób na poznawanie historii. Także bardzo mocno polecam, i też bardzo mocno polecam chyba ja nie czytam innych książek, wszystkie bardzo mocno polecam. Przy stole z tyranem Christiane Rudeau to jest książka o jedzeniu tyranów ma bardzo dobre fragmenty, jest o niej film na YouTube, więc też nie będę się teraz rozgadywać, zajrzyjcie koniecznie do niego, bo jest mega a przy okazji tej książki ja muszę też wspomnieć jeszcze o Witoldzie Szabłowskim, autor też o nim zresztą pisze i o jego książce jak nakarmić dyktatora, to jest książka o kucharzach dyktatorów, jest doskonała i w ogóle Witold Szabłowski świetnie pisze, też jest świetnym gościem jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję pójść na spotkanie z nim, to koniecznie to zróbcie. Jeżeli jesteście ciekawi, co ja dali Terani, to też bardzo mocno polecam. I na koniec mam dwie książki z wydawnictwa poznańskiego. Mamy Bunt na Bounty, Historia prawdziwa Caroline Alexander. To jest autorka fantastycznego, niezłomnego, którego do tej pory wspominam z sentymentem, bo to była doskonała książka. Bunt na Bounty też jest bardzo dobry. Jest też film o niej na YouTubie, więc koniecznie zajrzyjcie, jeżeli jesteście ciekawi jej bardziej. Nie jest to książka aż tak łatwa w czytaniu, jak był na przykład Niezłomny. Tutaj mam wrażenie, że jest jest więcej bohaterów, więcej postaci. Oni są opisani dosyć szczegółowo. Też duża część końcówki książki jest poświęcona na procesy sądowe, więc jeżeli ktoś nie lubi procesów sądowych, to się troszkę znudzi. Natomiast jeżeli chodzi o historię samą, to naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawa. No i na koniec jeszcze zostawiłam sobie najlepszy reportaż, czyli Columbine. Masakra w amerykańskim liceum Davida Kalena. Książka, którą się bardzo ciężko czyta ze względu na tematykę, bo jeżeli chodzi o reportaż, to to jest naprawdę tekst doskonały, ale dla mnie, ja się nie znam aż tak bardzo na tym. Co też jest ciekawe, na no lubimy czytać, na przykład, znajdziecie opinię jednej osoby, która widocznie jest bardziej zorientowana w temacie i która napisała, że ta książka wzbudziła dosyć takie skrajne opinie w, na rynku amerykańskim, dlatego, że ma bardzo gorących zwolenników, ale też ma przeciwników, którzy zarzucają autorowi zbyt wolną interpretację faktów i zbyt duże naginanie tych faktów do własnej, do własnej opowieści. Ja nie jestem w stanie tego zweryfikować, więc, jakby pozradzę wam mój sposób czytania takich reportaży. Bo zawsze mi się wysuwa pytanie, w jakim stopniu i w ilu procentach ja mogę takiemu autorowi wierzyć. I ja zawsze czytam takie książki, ja się zachwycam, bo dla mnie one są doskonałe i świetnie napisane. Natomiast mam zawsze margines błędu i mam taką świadomość, że to jest jedna wersja, jednego autora i że te fakty mogą być przedstawione w sposób subiektywny i niekoniecznie jest to objawiona prawda. Także polecam takie podejście, jeżeli chodzi o czytanie reportaży. To by było tyle, jeżeli chodzi o papier, ale oczywiście przesłuchałam sobie jeszcze kilka rzeczy i też przeczytałam na Legimi. I powiem wam tak, jeżeli chodzi o przesłuchane rzeczy, to były to książki dla dzieci, dlatego, że te dwa tygodnie, które spędzałam na wsi, to spędzałam ze swoim bratankiem. I bardzo, ale to bardzo polecam cykl Banda z Burej Magdaleny Witkiewicz bawiliśmy się świetnie wszyscy i dziecko i ja i moja mama, fajna historia, każdy tom jest z perspektywy innego dzieciaka napisany, mają przygody, są detektywami naprawdę świetna frajda i dodatkowo też wam jeszcze chciałam pokazać rzecz, która się sprawdziła genialnie bo kupiłam mojemu bratankowi zagadki detektywistyczne z dreszczykiem i zagadki detektywistyczne nauka, przede wszystkim ja jestem zachwycona ilustracjami po raz pierwszy miałam ochotę sobie te ilustracje odrysować, tak sama dla siebie, bo są genialne, jestem nim naprawdę zachwycona, zagadki detektywistyczne z dreszczykiem sprawdziły się fenomenalnie dziecko było zachwycone nie mogło się oderwać od tych wszystkich frankensteinów, zombie, duchów i tak dalej fajną rzeczą jest też to, że jest deszyfrator że są zagadki i można to wszystko odszyfrowywać, są też jeszcze inne tomy więc bardzo polecam cały cykl i przeczytałam jeszcze też dwie książki na Legini. Przeczytałam Przewodnik Lesbijki po katolickiej szkole. Bardzo chciałam tę książkę przeczytać. Zaczęłam ją czytać, miałam takie. Potem na trochę ją zostawiłam, wróciłam, dokończyłam. No i ostatecznie, jakby moja opinia jest taka, że spoko, że fajna, można przeczytać. Nie jest to wybitna literatura, ale całkiem przyjemnie się to czytało. I przeczytałam jeszcze też Towarzyski Poradnik dla panien bez posagu, czyli taki typowy, historyczny romans, gdzie mamy kobietę, która jest biedna, e, i mamy mężczyznę który jest bogaty. Różnica polega tylko na tym, że ona oficjalnie poluje na bogatego męża, ponieważ musi utrzymać swoje siostry i siebie, no a ten bogaty mężczyzna próbuje jej przeszkodzić, bo ona poluje na jego młodszego brata i tak dalej, i tak dalej, wiadomo jak to się wszystko potoczy. Też nic wybitnego, ale bardzo przyjemnie napisana. natomiast ja takie historie bardzo chętnie bym widziała, wiecie, na dużym ekranie. Totalnie bym oglądała film, albo nawet lepiej serial. I to chyba wszystko. Dajcie znać, czy coś z tych książek znacie, czy czytaliście, czy macie w planach, czy coś was też równie tak samo zachwyciło jak mnie, a może właśnie wręcz przeciwnie. No i co, pozostaje mi życzyć zaczytanego września i widzimy się za miesiąc, kiedy opowiem wam, jak mi minął wrzesień. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, piszcie komentarze, zostawiacie łapki w górę, bo to jest bardzo ważne dla mnie i najważniejsze, pamiętajcie, że w książkach jest więcej.